skoczyła. To jest przyłączka. Jakaś ładna. Podejrzewam, że może od plecaka szkolnego. Ale ładna. Taka sobie. Chyba, że jest starsza. Dobra, na razie. Kolejny dołek wykopany. W tym wcześniejszym taki kawałek sztyca wyskoczył. Dosyć ciężki. Zobaczymy, co tu mamy w tym dołeczku. Gdzie ty jesteś? Coś tu było? Jest, coś małego. Mamy guziczek. Super. Jakiś ładny. Do następnego. Ten guziczek jest fajny. Ma napisy tam w środku. Przesnie to go spróbuję jakoś tam rozszyfrować, ale jest ciekawiutki. Malutki, ale ciekawy. I tu mam jakiś pieniążek. Moneta wyskoczyła. Taki chyba fening. Tak, feningowa. Tutaj słońce świeci. To jest jeden fenik. 1800. Data się pokaż. 1898 chyba. No dobra. Lecę dalej. 10 minut jestem na wykopkach i już wpadł guziczek. Kawałek sztuca. Kolejny sygnał. I coś tu wyskoczyło małego. Gdzie ty jesteś? To jest. Co to może być? Jakaś pinka albo sprzączka. Nie mam pojęcia. To ja nie wiem, co to jest. Takie jakieś coś. Lecę dalej. Znak ulicy w środku lasu. Zajebiście. Widzicie to? Naokoło nie ma nic. Ani kawałka chodnika. Niezła akcja. Znak na środku pola stoi. Haszcze. The best jest ten znak w ogóle. I kopnąłem za tym znakiem kawałeczek. Wyskoczył guziczek. Jest kompletny. Jest to guziczek. Nie będziemy prostować. Też jest sygnaturą jakoś tutaj. To nieźle tutaj jest. Jak on przeschnie, może przeczytam coś tutaj. W tej chwili to nic tu nie widać. No. W tej głuszy to jest znak do fantów chyba. Coś fajnego wyskoczyło. Ten guziczek był niedaleko, kilka metrów stąd. No to takie cudo. Fajne. To jest mosiąc. 100%. Ładniutkie. Super to jest. Ma takie zdobienia. Kawał jakiejś klamy. Ładniutkie. No, cacko. To jak na jedną lekcję dzisiaj to posypało. Dobra, lecę dalej. Zauważyłem pieniążek jakiś, ja nie wiem jeszcze jaki. Już wracam do domu, do samochodu. Godzina minęła, wykopek. Pokaż się moneta, co ty tu jesteś. O! Na pewno takiej nie miałem jeszcze.
15, nie, 25 czegoś. Czyścimy, ja zobaczymy co to jest. Wygląda jak 25 centów. Jest chyba napisane cent. Chyba. Z tyłu jest niewidoczne. Nie wiem, spróbuję w domu rozszyfrować, to może w komentarzu coś napiszę. Ale jeszcze na pewno takiej nie znalazłem nigdy. Te 25. Nie wiem czego, nie wiem co to może być. Zajechane. Później był guziczek ładny. Znaczy to wcześniej był. Ma tu napisy jakieś. Jeszcze nie widzę. Feniś. Jeden feniś tam 1890 któryś. Ładny guziczek. Też ma tam sygnatury. Gładki, ale ładny. Takie maleństwo jakieś. Nie wiem co to może być. No to z tych lepszych rzeczy. No i wiadomo, śmieci. Co my tu mamy? Śmieci. Przed chwileczką taka łyżka wyskoczyła, ciężka. Też może być mosiężna. A, jeszcze to jest fajne, tu jest fajna rzecz. To leżało w niefajnych, a to fajne. To jest bardzo ładne. Ma zdumienia. Jakby sprzączka jakaś. Dosyć duże. Tu ma zdobienie. Takie wytłoczenie ma. Jakaś klamra albo coś. Od zaprzęgu może. No ale te 25. Nominał 25 ma ta moneta, ale nie mam pojęcia co to jest. Myślę, że to jakaś złotówka nasza, ale wygląda dziwnie. Dobrze. To na razie. Pozdrawiam Vega 34 Bielasa, zwierzaka, młodego detektorystę. Gang małp oczywiście. No i wszystkich innych poszukiwaczy. Ja zawijam się na chatę. Po pracy wyskoczyłem. Dobra, to na razie.